Kowali piłkarze, a niestety arbiter, pan Roman Drzewiecki z Poznania. W pierwszej połowie nie uznał gola prawidłowo zdobytego przez Chorzowianina Gilewicza, a teraz po raz drugi skrzywdził ruch. Po tym strzale Gęsiora piłka całym obwodem przekroczyła linię bramkową, niestety bez reakcji arbitra. Ruch, by rozstrzygnąć to spotkanie, musiał dziś strzelać gola na 3 razy, można by powiedzieć do 3 razy sztuka. Uczynił to w 75. minucie po błędzie krakowskiej obrony Radosław Gilewicz, sprawiając, że sprawiedliwości wreszcie stało się zadość. W meczu najstarszych ligowców Wisła zasłużenie przegrała z Ruchem Chorzów 0-1. Jeżeli chodzi o tą bramkę, to dostałem prostopadłe podanie od Romana Dąbrowskiego i akurat, jak ktoś mówi, wsiadło idealnie, jak chciałem. Jacek Brożnik nie miał szans. Dobrze się czułem w dzisiejszym meczu, bo akurat na początku chyliłem bramkę, lecz sędzia nie uznał. Dopiero wideo będziemy to widzieli, czy był rzeczywiście spalony, czy nie był spalony. Czyli dwukrotnie pan się czuł w tym meczu z sercem bramy. Ja czuję, że po prostu dwukrotnie strzeliłem bramkę. Sędzia widział raz.